Witam, witam. Czas na ostatni dzień turnieju. Krwawa jatka czterogwiazdkowa bez czerwonego. Trzy porażki w ataku, a w obronie, mimo tego, że ustawiłem się na inny turniej, cały czas A. To A weszło z powrotem przed resetem, jest nadal, więc to jest duży sukces. I zobaczmy, kto dzisiaj pierwszy. Zobaczmy, czy uda się zagrać do końca. No ciężka obrona. Mógłbym zabrać tu Lixiu. Dodatkowa dezaktywacja. Kurde, nie wiem. Trochę się boję tej Lixiu kreskówki. Ten też mocno bije. Ten zmniejsza maksymalne zdrowie. To olać. Mam pomocników. A nie wiem, czy nie byłoby dobrze Mieliki zabrać. Ale okej. Okay, spróbujmy. 4400 kontra 5100. No niby jest spoko plansza. A tylko teraz, co mogę zrobić? Mam tą trójkę żółtą, mam cztery fiolety, potrzebuję 10. Może to jest sposób. A nie, bo niewiele podeszło. Dobra, idźmy na razie w ten żółty. Ok. I mam żółte dla Lixiu. Czy zdążę... O, naprawdę... No dobra, teraz pytanie. Czy uda się wyciszyć Lixiu? Nie wiem, czy tego dezaktywuję. Dobra, jeśli się uda, pójdę po fiolety. Jeśli się nie uda, to przygotuję sobie niebieskie. Ok, nie udało się. I oczywiście jak co walkę mamy czerwony diament. Fiolety się musiały złożyć. Stracę manę, ale sobie ją załaduję z powrotem. Tylko będę musiał wymusić postacie ofensywne przed Sonią. Co trochę się uda. A żółtego nie mam. Dobra, idę w ten czerwony diament. On mi zrobi trochę ruchu. A ja muszę to wykorzystać, no właśnie. A póki była blokada, tylko tej blokady już nie ma. Mam niebieski diament, ale nie mogę w niego na razie pójść. Muszę to zrobić tak. Dobra, pa Anastazja. No mam zielony. Mam też ten niebieski diament, ale chyba pójdę na początek w zielone. O kurde, ale combo. No tak. Dobra, i znowu zabawa z dezaktywacją. Dobra. W teorii jestem w stanie załadować fiolet. Przez Sonię. To jest najbezpieczniej. I nie powinno pójść combo w Lixiu. Chociaż. Mogę też załadować i niebieskie, i fiolety. Ale czało mnie uderzy wtedy. Dobra, zróbmy tak. Dobra, jeszcze nie ma tragedii. Zobaczmy, czy Xiahu przeżyje. Ups. Dobra, wybijmy tego. Dajmy sobie pomocników. Ona będzie biła w kontrę. I zetnie mi manę. Ale mam dużo żółtych. Zróbmy to tak. Cyprian będzie znowu gotowy. Sonia jest blisko odpalenia, ale chyba się nie odpali już, bo ją zablokuje. Dobra. Teraz zróbmy tak, to ona zginie. Teraz zróbmy tak, to załaduje Xiahu. I mamy koniec walki. Dobra, pierwsza z głowy. Zobaczmy, kto drugi. Okej, okay, znowu kontra na środku. Też kontra gdzieś z boku. Tą z boku kontrą się nie przejmuje. Lixiu może zostać, ale... Tak, ciebie wyciszę, ciebie nie wyciszę. No właśnie, czyli potrzebuję. A w teorii Mieliki byłaby spoko. To jest kreskówka? Nie, to nie jest kreskówka, dobra. Dobra, pójdę tym składem.
Jeśli załaduję kontrę, to oczywiście postacie bijące mogą się na niej przejechać. O wow, niebieski diament. Tylko czego chcę? Bo on jest oczywiście przez Lixiu. Nie, nie chcę tego diamentu. Zróbmy to tak. Ups. To miał być taki ruch. Dobra. Jest ok na razie. Mogę załadować i niebieskie, i żółte. No muszę przyznać, że ta plansza jest z kolei bardzo fajna, ale pytanie, czy mam wystarczającą siłę przebicia. On daje kontrę na wszystkich i to nie jest pozytywne. Zróbmy tak. Miałem oczywiście te żółte niżej. Spróbujmy mimo wszystko blokować Lixiu. Ok, Lixiu się nie udało zablokować. Będę miał jeszcze pomocników. Teraz tak, czy przejmuję się tą kontrą? Chyba nie. Wolałbym wybić postać ofensywną, ale to może mi się jeszcze nie udać. Dobra. Ale będę miał kontrę. Podoba mi się ten ruch. Czerwone w dół. Złożyłyby mi się od razu niebieskie. No i oczywiście składam fiolety. Ale chyba nie mogę tego ruchu zrobić. Chociaż nie, pójdzie tylko jeden klocek w Lixiu, to jej nie odpali. No. Jak to mówią, nie bądź zbyt pewny, typie. Mówi się tak. Albo jakoś inaczej. No, widzicie, żona nie znała takiego powiedzenia. Dobra. Zróbmy tak. Próbuję Czachowa dobić. No nie udało. Okej, okay, udało się. No to teraz tylko Lixiu bije w kontrę, więc luz. Jeszcze będzie trochę zabawy. Teraz tak. Dobra. Bije w niego. Będę miał żółte. Dobra. Teraz tak, 122 życia. No to żółte powinny ją zdjąć. W teorii mogę też pójść na początku po niebieskie. Albo zrobić w ogóle tak. Upsi. No, oczywiście walnął tam, gdzie nie było kontry. Na 5 postaci, 3 z kontrą bije, w 2 bez kontry. Dobra, ale tu powinna być już wygrana. Oczywiście chwilę to potrwa. Na początku wybijam postać bijącą, w końcu to krwawa jatka, a właściwie teraz nie muszę w niego bić, ale mogę. Niech na cypku skończy się kontra. A zróbmy tak, będą żółte na pusto. Dobra. Właściwie mogę już bić. Plus jest taki, że to jest krwawa jatka i on tu nie ma leczenia. No okej, okay, mogłem od razu Lixiu użyć, ale git. Poszło. Gdyby ten Cyprian był na flance, to byłoby dużo trudniej. Dobra, walka numer 3. Okej, okay. Jeszcze grubiej. Tego się boję. Jego chyba muszę wybić jako pierwszego. I chyba wezmę tu Chao. On ma te przebicia. I spróbujmy tak. Jest też kreskówką, więc może Chao nie nałoży na niego. O, panie. Dobra, mamy raz, dwa, trzy. 8. Czyli ładuje 2 żółte. O Jezu, jeszcze fioletowy diament. Nie no, to jest piękne. Dobra, to jednak bije tu. 3, 7 żółtych. Trochę za mało. Fioletów mam dużo, ale zróbmy to tak. Ok, mam Xiahu. I teraz mam wystarczająco żółtych. Dobra, i tak bije tu. Chao jest druidem. Raz.
Raz, dwa. Ok, niestety, jeśli odpalę fioletowy diament, to pójdzie combo. Jakbym tego nie chciał zrobić, to i tak to combo zrobię. Jest duża szansa, że teraz jak odpalę żółte, to i tak Anastazja zginie, więc muszę uderzyć tu i pójść po fiolety. Dobra. I w kogo? No, nie w Anastazję, wiadomo. Ale gdybym ją załadował, to wiecie, kto by dostał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, mamy żółte. Czao bije. Pytanie, mógłby w kreskówkę? Nie mógłby. Teraz będzie wykradał manę jak zły. Wiecie, jak źli wykradają manę? Na pewno wiecie. Żona nie wie. Okej. Okay. Dobra, idę po żółte. Nie do końca chcę ładować się niebieskie, bo ładując niebieskie. Aj. To ładuje czao. Dobra. Spróbujmy wybić tego czao. A może? Ciut. Dobra, ale teraz go dobiję. I zostanie Sonia, która już sama tego nie wygra. Git. Zróbmy duże combo. Wykorzystując czerwone klocki, które tak lubię w tym tygodniu. Teraz zielone. Mogę już ładować spokojnie niebieskie. Dać sobie więcej pomocników. I koniec. Dobra, i walka numer 4. Jest 1%. O, Jesus, same kreskówy. No poza Rigardem, który nie wiadomo co tu robi, ale wiecie o co chodzi. Dobra, i tak ich nie dezaktywuję. Niech zostanie Chao, on ma przebicia. A ja mam gównianą planszę. Jeśli to przegram, to prawdopodobnie wypadnę do 5%. Tu oczywiście mogę zrobić ten czerwony. Jest szansa, że wejdzie fiolet na dole i na pewno będę miał jedno złożenie żółte, ale zastanawiam się nad tym ruchem. Tylko co on może mi dać? No może mi dać żółte na dole, ale blokuje sobie planszę. Dobra. Okej, czyli ten był dobry. Ale potrzebuję więcej żółtych, bo tu już odpala się kontra. Na razie złóżmy czerwone, bo wiadomo, ich jest pełno w tym tygodniu. Złóżmy fioletowe. Mam żółte dla Chao. Tylko teraz to mnie to combo interesuje. Ok. To był chyba dobry ruch. Czy jestem w stanie złożyć fiolety przed Lixiu? Tak, jeśli zetnę jej manę. Zgadnijcie, co mam. Czerwony diament. Dobra. Mam pomocników. Lixiu będzie zaraz wyciszać. Niebieskie jeszcze mi nic nie dadzą. Dobra, zróbmy to tak. Zielony podejdzie. Ok, jest. Ale to jest o jeden klocek za mało. Dobra, może Lixiu się zabije na kontrze? Takie małe marzenie? No nie zabije się. I właściwie tracę wszystkie postacie z pomocnikami. Jeśli dobiję cypka, to mam fiolety na pusto. W sensie z jednym klockiem na pusto, więc mogę załadować znowu kontrę. Problem jest taki, że Kaedmon będzie bił. Pytanie w kogo? To na razie cypka mi się nie opłaca odpalać. Ile rund wyciszenia? Dwie. To nic mi się nie opłaca robić. Co ten Rigard daje? Plus do ataku. To
trochę olać. Dobra, zróbmy tak. Niebieskiego walnie. Cyprian, a Anastazja... O, to mnie zaskoczył. Dobra, zróbmy tak i tak. No, jeśli stracę wszystkie postacie ofensywne, to nie dobiję tu Kaedmona. Dobra, muszę ciebie dobić. W tej rundzie bije mnie tylko pomocnik. Pytanie, czy walnie Chao za 7. No. Oczywiście. Trzy postacie, ale musiał uderzyć w Chao. W tej rundzie gra robi wszystko, żebym tego nie wygrał. A szczególnie, że nie mam jak dobić Kaedmona. On oczywiście może się na kontrze wybić. Ale... ja muszę coś tu załadować. Bo mam zielone. Okej. Tylko zielonych już nie użyję. A może... Kaedmon mógłby sobie pomocnika zrobić. W tej rundzie jeszcze nikt nie bije. Dobra. Czy jestem w stanie go wybić? Nie. Kontrę mam. Jeszcze długo. Może... A nie, no kurde, Kaedmon mi zginie tu. Próbujemy. Wiadomo, że zginie. I teraz diament niebieski, czy odpalić z tym zielonym klockiem, ale w sumie i tego koloru, i tego miałem jedną postać, więc zróbmy tak jeszcze z klockiem żółtym. No prawie, ale zginął. Trzy minuty zostały, cztery. Plus jest taki, że nie ma leczenia. Dobra, ostatni, jeden mniej. Ups. No, ktoś odważny walnie w kontrę? Nie. Zróbmy tak. No, ta walka była gruba. Dajcie łapkę w górę. Porobione. Udało się przejść turniej bez wykupu. Ale jeszcze jedna walka. Ostatnia. Nudy w dzisiejszym dniu. Dobra, ale nie ma kreskówek, więc tu chyba może wejść Lixiu. Teraz spróbujmy tak. Za mało czerwonych. Kusi mnie ten w dół, bo podprowadza mi prawie diament żółty. I możliwe, że będzie szansa go złożyć. Nie będzie. Chyba, że tak zrobię. Nie. Właśnie rozwaliłem sobie planszę. Jeden, tu o 3. Czyli będę miał w poziomie. Dobra, no nic. Szukam tu. A, to była zła kombinacja na początku, szukanie tych klocków. Okej, okay, mam teraz żółte, ale nie wiem, czy Anastazja jeszcze żyje. Okej, okay, żyje. Aj! Co ja zrobiłem? To wycelowałem. Dobra. W teorii jestem w stanie wyciszyć ten środek. I teraz trzeba wycelować. Tylko właśnie nie wiem, czy chcę środek wyciszać, czy bardziej się boję kiwka. Dobra. Chciałbym nie zabić Lixiu.
Na początku muszę użyć ciebie. Teraz ciebie. Dobra, biję w środek. Idę w niebieskie. Lixiu jeszcze żyje. Kiwek jeszcze się nie załadował nawet. Diament mnie kusi. Ale wtedy odpalę kiwka przed Anastazją. Więc może nie warto. Zróbmy tak. Fiolety. No nie załaduje. To jest ostatnia runda wyciszenia. Ale dobra, kontrę jeszcze mam kilka rund. Czerwone dadzą mi kombo z zielonymi. I kombo z fioletowymi. I jeszcze kombo z żółtymi. I z zielonymi. I z niebieskimi. I z zielonymi. I jeszcze z fioletowymi. I teraz furiacki atak może mi ściąć wszystko. Ok. Idealnie trafiła. W jedyną postać, która nie miała pełnej many. Git. Teraz zrobię tak, żeby z kombo sobie złożyć te zielone. Ok. Mam żółte. Dobijam Kedmona. Albo i nie. Ale mogę sobie tu wyciszyć i puścić niebieskie na pusto. I mogę grać grubo. No dobra. Mam nadzieję, że się zgodzicie ze mną, że to był dobry turniej. Jednak można przejść cały turniej, mieć też obronę A bez ani jednej postaci na podwójnym przełamaniu. Jest już wieczór i jest miejsce 404, także całkiem nieźle. Maras. Brawo. O kurde, ale przełamań. Piękne miejsce, rybiuszka też. Stałyby walec topki turniejowej. Także brawo. A ile ty masz przełamań? Też na wszystkim. Wiadomo. No w dwóch walkach to na pewno mi mocy zabrakło, a jedna, nie wiem, czy przełamania by mi starczyły. Dobra, bardzo fajny turniej. Dajcie łapkę w górę, dajcie znać, jak wam poszło. Trzymajcie się. Do zobaczenia.